Nazywam się Bogusław Janczy. Jesteśmy w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Stoimy przy krośnie Stylki, które wybraliśmy i pokażemy, jak je złożyć i zademonstrujemy na nim proces powstawania chodnika, tak go nazwijmy. To jest taki ostatni etap wykorzystywania tych krosien chłopskich do produkcji tak zwanych szmaciaków, czyli chodników. Jest ze mną pan Piotr Worytkiewicz, kustosz muzeum, który powie więcej na temat wystawy związanej z tymi krosnami. Wystawa ma tytuł Nici porozumienia. Chcemy przez to pokazać, jak tworzy się wątek i osnowa, i jak potem się krzyżują już w krośnie. Oprócz tej techniki tkackiej chcemy pokazać również drugie krosno z Błażowej, ze szkoły, pochodzące ze szkoły tkackiej założonej w drugiej połowie XIX wieku w Błażowej. Proponuję, byśmy Bogdan dzisiaj przygotowali przędzę dla tkacza, z której mógłby nam utkać tkaninę albo chodnik na krosnach. Czyli najpierw musimy sobie przygotować osnowę. Osnowę, tak. Ale żeby to zrobić, to? Jest potrzebne motowidło, które nam tu umożliwi odmierzenie odpowiedniej długości przędzy. Przędzę tą nitkę nawija się w odpowiedni sposób. Odpowiedni sposób nawin. O, i teraz poprzekątne jakby, która nam odmierza długość. Miara między jednym a drugim poprzeczką, czyli korzystką, jest miarą łokcia. To taka stara miara. Staropolska miara, która określała długość. Odpowiada w tej chwili 60 cm. 60 albo 40, w zależności, jeszcze powiemy. A w tej chwili to nawijamy 20 pasm po 24 nitki. Taka mniej więcej ilość nitek musi być na w jednym paśmie przygotowanej przędzy. No i teraz przechodzimy do liczenia i tutaj pasma. Sprawdzamy, czy w paśmie jest 24 nitki. Sprawdzamy to ilość jest nitek. Ważne. To jest bardzo ważne. Po ustaleniu tej ilości przywiązujemy sobie taką niteczkę w poprzek, która się nazywa motowężem. Tak to nazywano na końcach Błażowej, prawda? Aby tak. Mówimy tutaj głównie o Błażowej i okolicach, tak, Rzeszowszczyzny, gdzie, skąd pochodzą te narzędzia i gdzie wykonywano właśnie te i ważne, że przedmioty. Po nawinięciu tych 20 pasemek tworzy nam się tak zwany łokieć, łokietek, tak to różnie nazywają, to jest taka miara ilości przędz. Mamy łokietek w ręku i teraz trzeba sprawdzić, czy jest 24 nitki w każdym paśmie, a tych pasm musi być 20, czyli łatwo obliczyć, ile będzie nitek przygotowanych w jednym łokietku, mnożąc te wielkości 24 razy 4, to nam daje 96. Pełny łokietek, który teraz musimy ściągnąć z motowidła i następnie przekażemy go do dalszej obróbki. Piotrze, powiedz, co tam dalej się z tym w dalszej kolejności musimy zdjąć tą przędzę i ją wyprać.
No, Piotr, opowiedz coś o tym. To jest narzędzie, które nazywa się wijadłem stojakowym oficjalnie, ale w tym terenie Rzeszowszczyzny, gdzie się znajdujemy, nazywa się zwijadłem, które przede wszystkim ma mierzyć nam zgodność tego, co było nawinięte na motowidle, ponieważ motowidła były różne. I nić przechodzi przez śmigła, czyli to są takie trzy śmigi, ramiona, to nazywają, trzy tak, śmigła, tak. Bo bywały również dwa śmigła, ale w tym regionie były trzy, przesuwane na deseczkach, nitka była nawijana na kolejne narzędzie, które nazwano szpularzem. W różnym regionie, Podhala to Giby, a tam w Gorcach Kiwki. No i teraz to, co jest najważniejsze, jak ja to sprawdzam. Na tych śmigach są nacięcia i w zależności od tego, jakiej wielkości było motowidło, tak sobie tutaj reguluje napięcie tych deseczek na śmigach. Jeżeli było naprawdę motowidło miało 60 cm, taki prawdziwy łokieć, no to było tak jak na tym zwijadle. Natomiast jak się okazało, że motowidło było albo za krótkie, no to wychodziło z przesuwania tych jakby nacięć i tych deseczek na śmigach. Nitka ze zwijacza nawijała się na szpularz, który też zwany jest szpustakiem na terenie Rzeszowszczyzny. I on był zaopatrzony w szpulę, fajfę tak zwaną, która była odpowiedzialna na nawijanie osnowy, głównej nici krosna. Oprócz tej fajfy nawijano na tym szpularzu również nić wątku. Nitka nawinięta na szpuli nazywa się nitką przeznaczoną na osnowę, czyli nitką gładką, dobrze uprzędzoną. Natomiast mniejsza szpula, zwana cewką, inaczej pruzionkiem w regionie rzeszowskim, wykonana z czarnego bzu, to jest istotny element, materiał, jest krótka jest i jest rurką wkładaną później do członka. Nić wątku się różniła tym, że ona była wykonywana z gorszej przędzy, natomiast z lepszej nawijano nić osnowy. Decydował o tym tkacz, który selekcjonował te obydwie nici. No i powiedz jeszcze, że z tego dostarczonego materiału 2/3 szło na postaw czy tak, osnowy? Tak, selekcjonował, wydzielając 1/3 nici na wątek i 2/3 na osnowę. Przygotowujemy snowadło i stanowisko do snucia. To narzędzie do snucia osnowy. Montujemy gryt z trzema kółkami. Specjalnie do tego przygotowane miejsca. Specjalnie w uchwytach i wiążemy, żeby nam nie spadło. O, tak jak teraz na przykład. Chcemy przygotować osnowę długości około 10,5 metra. Będziemy ją przygotowywali do krosna tkackiego, który ma płochę. Szeroką na 78 cm. Płocha jest oznaczona takim symbolem 10. To jest ilość ganków. Ganek to jest krotność 16, dokładnie 32
przerwy między trzcinkami. Skoro 32, a 10 ganków, czyli 320 nitek będziemy potrzebowali. Tak. I teraz musimy się zastanowić, gdzie założymy dolny gryt snowadła. Dolny gryt tym się różni od górnego, że ma tylko dwa kołki. Ja bym to dał ciut niżej, o tak. Snowadło składa się z dwóch krzyży, tak zwanych krzyży dolnych i górnych, i w środku osi, czyli wrzeciona, które jest montowane do pułapu, a dolna część do podłogi albo do właśnie takiego pnia drewna. Snowadło gotowe, możemy się przygotowywać do przygotowania osnowy i to właściwie tyle. Szpula nawinięta z osnową jest zdejmowana ze szpularza i zakładana do szybaka albo szerlatki w regionie Błażowej, która jest oryginalnym urządzeniem składającym się z 16 szpul, 16 w dwóch rzędach po 8, z nawiniętym pasmem nici osnowy. Zakładając tą szpulę na takim czpieniu, uchwycie, mamy przykład takiej nici, która można przez urządzenie zwane przepustnicą albo odcedarką, tutaj właśnie, przewinąć, wkładając przez poszczególne, odpowiedni sposób, przez poszczególne, odpowiadające również 16 otworom, tak jak 16 szpulek, na przemian, żeby to one się nie pomyliły potem przy snowaniu, i ściągnięciu z tyłu w jedną, związaniu ich w jedną całość. Na razie pokazujemy to na oryginale. Za chwileczkę pokażemy to na tym naszym przygotowanym stanowisku na szpulę. Pokażę tylko, jak to drzewiej wyglądało, jak to się robiło na oryginalnym. Oczywiście tu przez tą ocedarkę, czy tam licznicę, czy jak ją tam nazwiemy, przekłada się wszystkie nitki ze szpul, z którymi będziemy jakby przygotowywali osnowę do krosu. To urządzenie nazywano również kijanką w regionie Błażowej, albo właśnie licznicą i ocedzarką w Gorcach, tak, w Małopolsce. W górach generalnie. W górach, tutaj w regionie Małopolski. Przygotowujemy 8 szpul do snucia. Te 8 szpul będą się u nas nazywały pługankami. To będzie ważne przy obliczaniu ilości pełnych ganków, bo to będzie decydowało o ilości nici, które będziemy potrzebowali do osnucia krosna z tylki o szerokości około 70 paru centymetrów. I teraz następuje tak zwany proces przebierki. To już niech opowiada Piotr, a ja będę się bawił. Przebierka ma za zadanie nam skrzyżować nici w odpowiedni sposób, przebierając palcami wskazującym i kciukiem, albo odwrotnie, kciukiem i wskazującym. Można na dwa sposoby to zrobić. W zależności od ilości tych nici, tutaj mamy 8, ale inaczej troszkę praca przebiega, jak jest więcej nitek. I nici przewijamy
odwracając właśnie ramiona Snowadła. Mamy wyznaczone miejsce następnym grytem. Dojeżdżamy do dolnego grytu, gdzie są dwa kołki. Robimy tak zwane taką przebierkę, ale pełnym gankiem, półgankiem. I wracamy. Teraz wracamy jakby na swoje miejsce. I jesteśmy znowu przy tak zwanym krzyżu nitkowym, nicianym, niech się zwie, jak się zwie. I tutaj następuje taka zmiana. Musimy po prostu sobie przełożyć. I powtarzamy ten cały manewr tak zwanej przebierki. Czy masz? Tak. Jest istotne, żeby nitki z powracającego półganka nie pokrywały się z półgankami, mówimy o kierunku, z poprzedniego półganka. Tu niestety sytuacja jest niedobra, bo nitki z nowego półganka są na tej samej wysokości, co z poprzedniego. W związku z tym powtarzamy całą czynność. Tu trzeba to zrobić bardzo, bardzo precyzyjnie, żeby tak. nie spowodować... Potem błąd wychodzi w krośnie. Te idą na dół, tam też do góry. Przewlekamy przez pierwszy kołek, od którego zaczynaliśmy. Zawracamy zestawem, pilnie tego, żeby to nie spadło, zestawem nitek. I powtarzamy czynność przebierki. Tam zaczynaliśmy od wskazującego, teraz zaczynamy od kciuka. Raz. Dwa, trzy, cztery. Zakładamy. I sprawdzamy, bo to jest najważniejsze. Jest dobrze. Ostatnie robimy. To przecież. Dobra. Weź to do mnie. To też możemy wyciągnąć. Tą nitkę. Dobra. I teraz robimy coś takiego. Wiążemy te dwa węzły. Ten węzeł, przy którym jesteśmy, to jest tak zwany węzeł niciany. To trzeba zrobić naprawdę bardzo, bardzo dokładnie, żeby nam żadna nitka nie została. Dobra. Z jednej strony mamy związane. Przechodzimy do krzyża gankowego. Też go wiążemy. Dokładnie.
to tak, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest początek, a gdzie jest koniec, to sobie to jeszcze raz zasygnalizujemy białą tasiemką. To jest nasz początek osnowy. To będzie ważne przy zakładaniu, bo może być taka sytuacja, że tkacz sobie przygotuje osnowę i dopiero wraca do niej po jakimś czasie, więc żeby wiedział, gdzie jest przód, gdzie jest... Tak zasygnalizujemy i z drugiej strony jeszcze raz to tu mamy. Tak sobie tylko przywiążemy. Jesteśmy przygotowani do ściągnięcia łańcucha ze snowadła. Tak, to jest nasze klucza. Nawet klucza, tak. Klucz, nawet tak. Klucza, tak. Bardzo dobrze powiedziałem. I to jest nasza przygotowana nić na osnowę. Liczy ponad 10 metrów. Składa się z 20 ganków. Ganek składa się z 16 nitek. Czyli jest 320 w sumie, tak? Tak. Ściągamy. Proszę zobaczyć, jak to się robi. Z pierwszego kołka, od którego zaczynaliśmy, ściągamy, trzymaj aż kurwy cały czas. Ściągamy osnowę. Bawełna jest dość taka elastyczna. Gdy robimy. Tak, przekładamy łapę. Albo klucz. Klucz, tak, ładnie to nazwać. Klucz chyba tak będzie poprawnie. Klucz w błażowej to tak. Trzymajcie, nie za mocno, nie za szybko. Szybko. Za ostrożnie. Odpowiednio. No, tak, pomalutko to. Tak. To co, Piotrze? Składamy trosno stylki. Składamy, przynosimy. Zaczniemy od lewego boku. I przynosimy. Dobra. Ze strychu, ustawiamy w izbie. Tak jest. Trosno w okresie zimowym. Przytrzymaj z tej strony. Dobra, i górę też, a ja będę przynosił poszczególne elementy. To jest lewy bok trosna. Zakładamy próg z uszami. To będą instalowane w późniejszym czasie podnóżaje. Z jednej strony trzeba zaklinować. Na razie to. Dobrze. To teraz idę po. Może górny spojek wezmę. I teraz od górnego spojka? Dobrze. No, tak spróbujemy. Również ładnie klinowany. Aha, wiesz co? Zaklinuję lepiej to na przepływ. Trzeba zaklinować. Zaklinuję tak. Tutaj przynajmniej ten dół, żeby nam to nie poleciało. Z jednej i z drugiej strony. To teraz jeden spojek ale mamy. Ale tu może też zaklinować, by nam nie wypadł. Możemy tak zrobić. Jesteśmy na lewym. Lewa, to tak, lewa to. Strona. To idę po. Kolejno. Teraz po drugi spojek. Tak. Tutaj też. To sobie od razu wyciągnij ten klin, to ty go będziesz tam potem klinował. Tak. A dolejemy to. Jeszcze teraz sprawdzimy. Dobra. Wychodzi? O tak. Trzymasz to cały czas? Trzymam, tak. To ja teraz przynoszę wał dolny nawojowy, który nam będzie trzymał też całą konstrukcję. Tak. Dolny nawój do płótna. I to jakby utrzymuje całą konstrukcję, trzyma nam i spaja prosto. Teraz Piotr trzyma to możemy to... całość, a ja dosunę prawy bok. Prawy bok krosna. I teraz pomalutko. Zaczniemy spojek, od jeden spojek. Drugi spojek. Tak. Trzecia próg od uszy. Z podnoszajami. Z uszami. I wał nawojowy. Nawój dolny do płótna. Bierzemy podnóżaje, to są to cztery podnóżki. Od dołu to mi to podaj, dobrze? Tak. To
z odcinkami podnóżaje, które są dwa i... Zamontowane do nich orczyki na sznur, i do niego są założone orczyki na... Które trzymają... sznurku, które trzymają podtrzymują niecielnicę. A podnóżaje jakby regulują ruch. Ruch pionowy w dół i w górę. Niecielnic. Dobra, to tak mam. Dobrze. Teraz zakładamy z tyłu w specjalne łożyska wał osnowy, czyli wał nadawczy, inaczej mówiąc. I zakładamy tak zwany kułak, który blokuje ruch zapadkowy, tak, znaczy zwany też zapadką ze względu na funkcję. I do tego to oczywiście służy razem z tą zaporą czy suką, jak ją nazywają. To jest urządzenie do unieruchamiania. Wyciągnij jeszcze raz, ten wał, bo ja muszę ją sukę przełożyć. Dobra, teraz zamontuj. Tak, i tu trzeba zaklinować. Bo to w takiej kolejności powinno być. Tak. I ta zapora, która jest nazywana suką, ona jakby trzyma tutaj w karbach. Trzyma tą zapaskę i nie odsuwa niepotrzebnej długości nici. Piotrze, ja bym zamontował od razu ten tryb dolny do płótna nawojowego, bo to jest po tej samej stronie, zaraz to oczywiście przyniosę. Zasada jest ta sama. Może tego pieska nam podnieść do góry, żeby go potem musieli... Zaraz powiem o tym. Dobra, gotowy? To koło trybowe jest też blokowane tak zwanym pieskiem, czyli ryglem inaczej mówiąc, który tutaj wydaje taki dźwięk przy przesuwaniu. A to jest potrzebne też do blokowania z kolei wału materiału dolnego, czyli tkaniny, już utkanej, gotowej tkaniny. To takie dość dwa niezbędne elementy krosna, które pozwalają panować nad osnową i nad wytworzonym płótnem. Zawieszamy tak zwane bardo czy wlady. Nie, to w środek musi wejść, w środek, tak? Bardo z tutaj wkładaną tak zwaną płochą, czyli grzebieniem, to za chwileczkę. To wiesz co, to ty opowiadaj, a ja pójdę po płochę. Płocha, czyli blot, różnie albo to mówią. Grzebień, który ma odpowiednią, ściśle określoną ilość szczebelków. Trzcinek, bo to jest wykonane z trzciny przeważnie, ewentualnie starszy z metalu. Typ płochy, tak. I ona określa nam szerokość tkaniny. Bo to, więc ściśle określona długość musi być. Tych płoch było kilka, nawet kilkanaście. W zależności od rodzaju materiału, jaki się tkało. Tak. Na przykład na sukno był blot taki, jak to się mówiło, na 12, 13, 14 gąków. Bo to się tak liczyło, tak, to na gąbki się liczyło, czyli gonek to jest 36 oblicza, szczelinek. 32, 36 chyba. 6 albo 2, to zależy, mieć jeden gonek. 32, 16 masz raczej, 32. Czyli pół 32, gonki, tak. Dobrze. To co teraz? To byśmy trochę tą konstrukcję wzmocnili. Chyba damy tak, tym przewały. Tak. To jest... Dwie belki przewału. Wiesz co? To jest charakterystyczne, że są dwie belki przewału, a nie jedna. Przeważnie też jedna występuje, ale tu akurat mamy dwie. Jedna zastępuje jakby albo w tej z przodu, czyli jakby w miejscu, gdzie siada tkacz, czyli to też nazywano brzusznym wałem, ponieważ on od strony brzucha miał, więc nazywano też brzusznym. Dajmy drugą grządkę. A to tak zwany przewał, nie? A to jest mniejszy przewał, który był tutaj. Płótno przechodzi przez ten pierwszy próg, idzie przez przewał, jest nawijane na
Zarówno jeden, jak i drugi służył do naciągu tkaniny. I on też stabilizuje konstrukcję tego krosna. Teraz będziemy zakładać drążek z klubkami albo z blokami, inaczej z jajkami, bo tak, to też tak takie miało nazwę na to mówią, tak? Miejscową. Od góry to załóżmy. Zawieszone bloki z łożyskami, kółkami na niczelnice, bo tutaj były zawieszane na tych blokach niczelnice. Klubki albo jajka, które były wykonane z włożonym w środku krążkiem łożyskowym, na które zawieszone na sznurku były niczelnice. Czy to teraz pokażemy niczelnice, które są ważnym elementem składowym i pokażemy, gdzie one mniej więcej były usytuowane. One tak szły parami przeważnie, po dwie albo po cztery nawet. Możemy obróć ją, tam chwyć za sznurek ten dolny. One były... O tak, tak. I za sznurek chwyć ten, co ja... Dokładnie. Przywiązany do szpagatu. O, to przytrzymaj to. To za sznurek. Ten ja pokażę, sznurek na szerokość, jak to się zwany szpagatem. Zakładał on tutaj na krosa. Przekładało się na drążek. Zakładano na krążek, tak? Za kurz. I to samo robiło. One swobodnie mogły się poruszać. A te podnóżaje, o których rozmawialiśmy, i orczyki montowane były do dolnych nitek, oczywiście na odpowiedniej wysokości. Szpanowały. To było potrzebne po to, żeby naprężyć, znaczy, wiesz, naciągnąć jakby. To chyba nie jest najlepszy moment do pokazywania, bo nam się to wszystko wykrzywiło, ale no zasada tak, jest taka. No tak, ale to nie? Chodzi o tutaj tylko, żeby to widzieć, jak to się robi. A może jeszcze rodzaj niczelnicy, on był wykonany, niczelnica miała w środku tak zwane oczko, i przez które przewlekano nici osnowy. Za pomocą takiego specjalnego haczyka. A sprawna kobieta, osoba, która to robiła to często również palcami. Przy splocie płóciennym, przy dwóch niczelnicach zakładało się jedną nitkę. W jedno oczko pierwszej niczelnicy, drugą nitkę, drugie pierwsze oczko drugiej niczelnicy. I tak do końca, tak na przez całą szerokość. Przygotowujemy krosno do założenia osnowy. Tak, ale musimy parę rzeczy stąd usunąć. Wcześniej usunąć. Najpierw tą przełogę z klubkami. Z klubkami. Połóż ją tam gdzieś w jakimś miejscu. I powinniśmy teraz przełożyć ladę. Aha, zaczekaj jeszcze. Wyciągnę nici płochy, bo nam jest niepotrzebna. Tak. Niech będzie na dole. I musimy przełożyć ladę bliżej wału nawojowego. Tylko podejrzewam, że to nam się tak bezboleśnie nie uda. Zaczekaj, Piotrze, połóż to na tym. Wyciągnij jedną tą zawleczkę. Dobra. Górną tą sobie przełożymy, tak? Tak. No to mamy krosno przygotowane do... Wstępnie przygotowane do założenia osnowy. Mamy końcówkę osnowy. Przewiązaną dokładnie tą taśmą zieloną. I teraz w tym miejscu tego przewiązania przekładamy szpagat, czyli to jest kawałek tego sznurka, i biczyk, który jakby nam powoduje, że zachowujemy ten układ w tym krzyżu gankowym, bo to jest dla nas na tym etapie najważniejsze. Będziemy po prostu teraz przerzucali po pół ganka w każdą szczelinę rytek. To są rytki. Rozwiązujemy taśmę. Zakładamy biczyk w fugę, czyli takie wycięcie tutaj jakby w wale. Piotrze, weź na razie knebel. Ja go tylko pokażę. Wyciągnij knebel. O, tu, dokładnie w tym miejscu. I przywiązujemy to z jednej i z drugiej strony do wału.
Teraz ta sytuacja jest dla nas najważniejsza. Rozciągamy to na biczyku i na szpagacie. I to mniej więcej tak mieliśmy zaznaczone te półganki. Dzielimy je na szpagacie na fragmenty i wkładamy poszczególne drabinki rytek. Teraz musimy zabezpieczyć rytki, żeby nam się nitki osnowy nie rozsupały. Zabezpieczamy to przykrywając górną taką przykrywką rytek i związujemy je taśmą. To z jednej strony zrobi pani Katarzyna, a z drugiej pan Piotr. Ja to trzymam. Weszło dobrze? Tam jest chyba na tym. Pociągniesz tylko za ten. Zabezpieczone rytki. Przywiązane z jednej i z drugiej strony. Przekazujemy pani Katarzynie, która będzie nad nimi czuwała. Ja likwiduję listewki, które są nam już niepotrzebne, a Piotr przygotowuje knebel do kręcenia. Czyli rytka u pani Katarzyny, knebel przy kneblu pan Piotr. Zaczynamy proces nawijania osnowy na wał nawojowy. Pani Katarzyna będzie musiała tak to trzymać, żeby to się równolegle i nawijało na wał i żeby wykonywać takie minimalne ruchy, żeby nam się jakby nitki nie wrzynały jedno w drugą. Na tym etapie my tutaj na razie kończymy. Musimy się przygotować do niczynic. Teraz przekładamy nitki osnowy przez nicienicę. W kolejności pierwsza, druga. To jest nasza pierwsza nicienica, to jest nasza druga. Teraz przymierzamy się do drugiej. Mamy już gotowe nitki przeciągnięte przez dwie nicielnice i teraz mamy zadanie przeciągnąć je przez płochę albo blot, grzebień, albo grzebień, różnie nazywany. Ale żeby to zrobić, musimy najpierw zawiesić ladę, ściągnąć górną część albo lady bardo, i przeciągamy przez trzcinki kolejne nitki. Zostały nam jeszcze 3-4 nitki. Pokażemy, jak to się robi. Skontrolujemy. Teraz bierzemy kolejną nitkę. Mamy zadanie przeciąganie poszczególnych nitek. To jest ta tutaj przedostatnia nasza. Za pomocą haczyka, który ma kształt takiego zwykłego nawet szydełka. To jest nasz pomysł. Czyli pomysł domorosły z kawałka plastiku. Domorosły bez. Dobra, ostatnie. I teraz druga, a teraz powiedz, dlaczego jest podwójna. Sprawdźmy tu. Podwójna jest dlatego, że przy dwóch nicielnicach skrajne nitki, czyli ta i ta nitka, musi być podwójna, żeby wzmocnić się, jakby pobry się przygotowany materiał tkaniny. Tak. I teraz rozdzielamy sobie nitki, te, które są również zwane strunami, naciąga się i rozdziela i przywiązuje do biczyka. To jest nasz biczyk.
tam wszystko mamy dobrze, żeby potem nie powtarzać całej sytuacji. Tam. Po założeniu płochy i przywiązaniu końcówek nici osnowy do biczyka z przodu. Na szpanowaniu nitek. Na szpanowaniu nitek za pomocą pieska. Ważne, żeby płocha była symetrycznie do boków lady. Żeby te wszystkie sznurki były na tych samych wysokościach, żeby nam te nicienice nie fruwały każda osobno i żeby jakby naciąg nici był odpowiedni. Sprawdzamy, czy nie mamy jakiegoś błędu na tak zwanym ziewie, czyli czy nam się gdzieś niepotrzebnie nie krzyżują jakieś nitki. Warsztat jest gotowy do pracy. Rozpoczynamy pracę tkania tkaniny. Potrzebne jest członko, które ma taki boczny otwór i cewka, która w środku jest zakładana na tak zwaną duszę, czyli patyczek mocujący. Nitka wełny, czyli nitka wątku, przechodzi przez otwór i wychodzi nam na zewnątrz. Teraz można ją założyć do ziewu nicielnicowego. I to jest jeden sposób jakby tkania przy pomocy tego narzędzia. Natomiast my dla celów jakby pokazu zastosujemy tak zwany popychacz. My będziemy tym popychaczem tkali tak zwany chodnik, albo inaczej szmaciak, albo jakiś tam gałganiarski. Gałganek, tak. I tutaj materiał jest zrobiony ze starych, nieużywanych już tkanin, pociętych na paski szerokości od 1 do 1,5 cm. Im węższy pasek, tym lepiej, tym ten chodnik będzie gęstszy. Tutaj mamy przygotowaną osnowę na 320 nitek, czyli to jest dość rzadka osnowa. Ona jest przygotowana właśnie pod tkanie tego naszego chodnika, o którym wcześniej wspominałem. Ale ze względów jakby takich pokazowych spróbujemy tutaj również na tej dość rzadkiej, osnowie tkać również przy pomocy czułenka. Thank you.